Witam na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę bardzo prosty przepis na chlebek domowy. Zapraszam na oglądanie. Wodę, dokładne składniki Wam opiszę w opisie. Olej, drożdże suche, cukier, sól, mąka. Teraz my najpierw weźmiemy sobie, odlejemy troszeczkę wody, żeby drożdże wsypać, żeby zaczęło nam pracować. Jest bardzo prosty przepis. Zostawiamy na chwilkę. Teraz bierzemy mąkę. Mamy tutaj 350 g mąki. Wsypujemy przesianą. Dodajemy do tego łyżka cukru i łyżka soli. Do tego wsypujemy drożdże, które zaczęło pracować. Olej. I dodajemy cały czas wodę. Dobrze wymieszać łyżeczką. Teraz ręką wyrobić ciasto. Jest mięciutkie, fajne. Chwilkę pomieszać. Przykrywamy szmatką na godzinę czasu, żeby wyrosło. I po godzinie czasu patrzymy na nasze ciasto. Wyrosło ładnie. Wrzucamy sobie to ciasto. I troszkę trzeba wymieszać z mąką. Składamy tak. Robimy teraz formę, jaką chcecie chlebka. Ja chcę taki podłużny. Weźmiemy, nasmarujemy czaroodporne naczynia troszeczkę olejem i wstawimy natniemy troszeczkę nożem i znowuż przykrywamy na pół godziny. Teraz włączcie sobie piekarnik, żeby piekarnik się dobrze nagrzał w ciągu pół godziny, bo piekarnik musi być bardzo mocno nagrzany. I po godzinie czasie wyjęłam chlebek z piekarnika. Zobaczcie, jaki wyszedł nam cudowny. Jak odstygnie, pokażę Wam ukroje, jak wygląda w środku. Chciałam Wam pokazać, jak wygląda chlebek upieczony. Chrupiący, niesamowicie. Mam jeszcze troszeczkę jest ciepły. I zobaczcie, jak wygląda nasz chleb. Po prostu pulchny, pyszny. Próbujcie z przepisem gotuj z maszką.